Witajcie moi widzowie w Remenie 3 Hodlum Havoc. I gramy sobie na planszy Las Czystoliś. Tutaj mamy globoxa. Przemoc w czystej postaci. No, to jest przemoc. Tu teraz chyba powinienem wyskoczyć w mroklumy. Nigdy nie dotrzecie do tego szamana w lesie. Moje mroklumy już o to zadbają. A, żebym to zwalił. A, czekajcie. Obronił. Dobra. Troszkę życia straciłem, ale... Naprawiłem, tutaj mamy żółwiki, które, jak już mówiłem w jakimś odcinku, lubię kopać. Fajnie, fajnie znowu, ja mówię, że muzyczka jest świetna. W klimat. Dobra, mamy tutaj małe combo. Czekajcie, tutaj się wchodzi po tym. Dobra, no to teraz tu na tą planszę. Dobra. Do góry. Dobra, idziemy szybko, Rayman. No niezbyt bym powiedział. Ja. No i tu mamy pierwszą klatkę. Z tym synami. Zobacz co zakusiłem mroklumom. Lecę, bo muszę policzyć dziury w szerze. Zawsze lubiłem te klatki odblokowywać, ponieważ... Chodźcie, życie sobie weźmiemy. A nie, mamy max. Lubiłem, bo zawsze jakieś śmieszne teksty mówili. Oj, kompa zepsułem. Ja. Myślałem, że tam można gdzieś pójść. O, ja mam ogólnie teraz ferię. Dobra, czekajcie. No, szybko. Dobra, mamy małe kombo, bo raz, dwa. Na tego grzyba wskakujemy. Tutaj chyba odblokujemy kolejną puszkę. Czekaj. Tu nie w tą stronę, tu gdzieś. Powinny być zaraz mroplumy. No gdzie one są? Gdzie są mroplumy? Się podziały tamte mroklumy. Ej, ja tak naprawdę. Aha. To kombo zepsuliśmy, bo zaraz dostaniemy puczkę, bo widać to już po tych klatkach. Klatki można tylko rozwalić poprzez złotą puszkę. Dobra. Rozwaliliśmy. I mamy nową puszkę czerwoną. Czerwona nam daje takie pięści, które wszystko rozwalają. W ogóle ja wam powiem, że Globox jest niezniszczalny tej. Proklumy da się zabić, a Globoxa nie za bardzo. Żygać będę. Dobra, tu się rozwala klatkę, dobra. Dobra, małe combo, nawet dosyć fajne. Bo ja już się tam świeciłam. Dobra, dajcie, teraz wam powiem, że ja mam właśnie ferię. I to jest mój pierwszy tydzień, w drugi tydzień wyjeżdżam, a więc... Więc niestety nie będzie za bardzo filmików, plus jeszcze wyjeżdżam w piątek. Albo w czwartek. Czekajcie, tu w ogóle był ten mały skurczybyk. Tylko gdzie on był? Zawsze to zastanawia. Ja go słyszałem. Szkoda, że nie wiem gdzie jest za bardzo. A tak to ja mógł sobie nabić lekkie combo. Chyba tutaj jest. Jak mi się przynajmniej wydawało. Dobra, idziemy.
Chatka rozwalona. Aha, a żebym to zepsuł. Chciałem na tamtego grzyba wlecieć. Dobra. Jesteśmy na kolejnym etapie. Nie etapie, po prostu gdzieś tutaj jesteśmy. Tu już widać się lekko rozwinęły. Po prostu Roklume tutaj rozwinęły swoją taką. Jak to nazwać? Nie, no dobra. Nie będę gadać, bo to jest bez sensu, co ja mówię. Dobra. Ej, no, Rayman. Tu się puszki nie dostaje. Dobra, małe combo. Łap się, Rayman. Czekajcie, i tu pod tym jest robaczek. Czekajcie. Nie szczekajcie, tylko czekajcie. A, i tak. Właśnie w drugi tydzień nie będzie filmiku, bo ja mam ferie. Ale wyjeżdżam do Karpacza. Dla zainteresowanych. No co jest? Dlaczego go nie trafiłeś? A. Wszyscy pokonali przez Raymana. A, Rayman się cieszy, ja też się cieszę. Oj, teraz jest dosyć wcześnie. No, postanowiłem nagrać Raymana, bo mam taką ochotę. Właściwie moje ferie wyglądają tak, że mam sobie robię trening. Bo ja trenuję pewien sport. Robię sobie taki trening. Sobie może leciutko pogram rano i wieczorkiem fifkę sobie pogram. Może czasu nie mam na wyjście. Czekajcie, bo tu jakaś cutscenka się pojawia. Dobra, tu trzeba unikać chyba pirania, jak dobrze pamiętam. Dobra. Dobra. Byśmy prawie zostali trafieni. No, ja nawet nie mam czasu, żeby się spotkać z moim kumplem, którego serdecznie pozdrawiam. Ma kanał na YouTube, jak już wspominałem. Laskotek.pl, teraz PL. I nagrywa z gier na PS4. O, 95%, bardzo ładnie nam to poszło. Może będzie nowy poziom? Nie, nie będzie. Następny poziom, jeszcze troszeczkę punktów do zbierania, chyba 13 tysięcy tam było? Dobra. Tu jest kolejny etap. No właśnie. Drabox, daj mi coś do picia, albo zrobię ci z flaków spaghetti a la Wiertara Kopara. Wiertara Kopara. Bardzo fajnie to ujął. Tu dostaniemy puszkę, więc to na razie zostawiam. Trafiłem go. Da. Tak chamsko jak kot, tyło, no ale co? Jak trzeba walczyć, to trzeba. Czekajcie, muszę odwrócić kamerę, bo mnie tu przeszkadza. A czekajcie, gdzie jest w drugim roku? Tu na pewno dostaniemy puszkę. Bo tu mamy klatkę. Tutaj sobie porobimy kombosy lekkie. Bo jednak fajnie jest odblokować te poziomy. Niektóre naprawdę są bardzo fajne, przyjemne. Jeb. I mamy puszkę. Jeszcze tu nabijemy, a nie zdążyliśmy, dobra. Ja powiem wam, że fajnie, bo już mam 19 widzów. Nie jest jakaś duża liczba, ale rośnie to wszystko, więc to jest naprawdę fajnie. Ja się cieszę z tego, że się kanał rozwija, ale nie nagrywam. Nie wiem, z jakichś tam bardzo znanych gier typu CS czy coś, więc tak naprawdę dla mnie to jest jakiś tam sukces, prawda? Czekajcie. I nie zdążyłem. Dobra, to już bierzemy bez puszki, żeby tutaj nie być takim pazernym. Dobra. Powiem wam, że jestem dosyć zmęczony, trochę głowa mnie boli. Ale nagrywam, bo naprawdę miałem ochotę pograć w Raymana.
kurczę, nieco się wkurzyłem przy graniu w FIFA, dlatego że wydałem milion tych końców, prawda? I nic nie trafiłem, jeśli znacie się na FIFA, to rozumiecie mnie. A wiecie, ja tam tego nie wytradowałem, tych pieniędzy, tylko zostały one kupione. Dobra. Ten tam cały czas napierdziela do nas i trafić nie może. Dobra. Ponoć w 2015 w ogóle ma wyjść nowa część Raymana. Tak Ubisoft mówiło bynajmniej. Ale to ma być... Oj, ale to zepsułem. Ale to zepsułem. Czekajcie, wezmę puszkę sobie. Bo chciałem go trafić od razu tak z pięści na pompowany, że tak powiem. No, Ubisoft mówiło, że może, ale to zrobi właśnie grę na nową grę Raymana. Ale ona wyjdzie jedynie na PlayStation 4 i Xbox One. Bo już o tym mówiło Ubisoft. Jak jakąśkolwiek grę stworzą, to tylko. Dobra. No i został rozwalony, co mamy się opierdzielać? Dobra. Oj, ale to zepsuliśmy, w ostatniej było najwięcej. Ale czekajcie, tam się wrócimy, bo tam jest klatka, prawda? Jep. Tu jeszcze mamy jedną pompę. Oj, to trzeba szybko zdążyć. No. Szybciutko musimy wziąć tą puszkę, żeby otworzyć tamtą bramę. Szybko. Dobra. O ja pierdzielę. Ale to zepsułem, tam jest ten, klatka. A klatka się na pewno nam przyda. Bo powiększa nam po jakimś czasie życie. Jeszcze może tam będą jakieś po prostu do zdobycia punkty, czyli jakieś te diamenty, rubiny i szmaragdy, prawda? Udało się. Udało się. Jestem z siebie dumny. Czekajcie, co nam da. O, dał nam szmaragd, czyli coś, co najwięcej daje. Cieszę się niezmiernie z tego powodu. Dobra. To jest... Nowy, tu będzie nowy poziom chyba? Czy tu będzie kontynuacja poziomu? Czekajcie, weź. O, Globox już zobaczył sok śliwkowy. A każdy wie, co się dzieje z Globoxem, gdy wypije sok śliwkowy. Ja cię w mordę, stary! Latam! Ale moc! Szczerze mówiąc, Globox nie wygląda jakby miał uczulenie, tylko tak jakby po prostu ten sok z wysiwek miał jakiś alkohol w sobie. A tak nie jest chyba. Bynajmniej teraz sok śliwkowy. Dobra, zebraliśmy małe combo. Oj, tutaj był ten. Trzeba było do niego powoli podejść. Jak straciliśmy punkty. 250 punktów zostało stracone. Dup. Dawaj do góry. Szybko. A. Dobra, dolecimy? Nie, chyba tak się nie mówi. Nie, no nie wierzę w siebie. Przepraszam, że tak czasami łamię czasami sobie język takimi głupimi słowami. Ale po prostu ja już taki jestem, a jeszcze jestem do tego przymulony, to już w ogóle. Dostajemy nową puszkę, tak? Prawda, nową puszkę dostaliśmy. Tu mamy ten, dobra. Znowu puszka, która... którą możemy jak najdłużej mieć na sobie.
Potem jest zielona, czerwona, potem jest pomarańczowa. Jeszcze musimy właśnie pomarańczową i żółtą odblokować i już będą wszystkie puszki. Dobra. Teraz. Tu na tą platformę i tu. I tu zbierzemy sobie robaczka. Dobra, tu szybko zbierzemy tego rubina i czekajmy. Dobra, udało się nam go rozwalić. Poczekajcie, tu jest chyba podajże mała skrytka, gdzie będzie troszkę... O ja pierdzielę, drugi raz w tym odcinku, tak zepsułem to. Dobrze, bo ja się tego nie spodziewałem. Dobra, tu przeskoczymy. Dobra, zaskoczyliśmy jakimś cudem. Czy tam się utrzymuje puszka? A, musisz się zamknąć Globox na chwilę, bo tu są roklumy. To co gada Globox to naprawdę nie brzmi jakbym miał uczulenie. Dobra, excellent. O Jezu, dawaj, kop się, kop go. Great. Jeszcze jest muzyczka, a dlaczego? Słuchajcie, tu będzie puszka, dostajemy puszkę. Czemu jest jeszcze muzyczka, jak tu nie ma żadnego mroku? Poza tym... Oj, rubin zebrałem niechcący. Jeszcze za niedługo będzie puszka. Oj, ale to zwaliłem. Tu są mroku. Siema. Dobra. Szybko zostali rozwaleni. I kolejna klatka. Jeszcze jedna i dostaniemy. Dobra. Ta nam pomoże w szybszym rozwaleniu. Dobra. Tego skopaliśmy, a ostatni jest. Zostaliśmy już. Dobra. Widzicie, wrócę się po puszkę ładnie. Dobra. Tutaj. No nie, no co ja zrobiłem? Dobra. Wróćmy się jeszcze raz. Bo ja chcę jak najlepsze combo zbierać, bo dwa razy tego robaczka ominęliśmy, więc... Już to myślę, że będziemy mieli koło 50% tego poziomu, więc trochę słabo. Tak na 80 jest ok, według mnie. Oj, udało się jakoś tam rozwalić. Coś tam. Dobra, i tą teraz klatkę otworzymy. Jeszcze raz, idziemy po puszkę. Chciałem jak największe kombo zbierać, wiecie. Pazerność. W ogóle najlepiej chyba w czerwonym ubraniu wygląda Rayman. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chyba, że jeszcze niebieski jest ok. On ma teraz tutaj, jak widzicie, niebieskie włosy. Coś ciekawe. Oj. Ale ekstra miejsce! Widziałeś to? Śliwki! Uwielbiam sok ze śliwek! No wiadomo jak ty uwielbiasz sok ze śliwek. W sumie tak naprawdę Andrzej wszystko słyszy. To co my mówimy, żeby coś tam zrobić. W ogóle fajna muzyczka jest. Jak się bierze... No ej. Chodź tu. Dobra, tutaj. No halo. W ogóle motyw ze śliwką już był w drugiej części. Jak dobrze pamiętam. Dobra, udało się. Tu chyba będzie koniec poziomu, czyż nie? Dobra, o jest 67%, nie jest tak źle.
Ja myślę, że tu zakończymy odcinek. Przepraszam, że całego nie dokończymy planszy, ale po prostu to dosyć długo trwa, jak zresztą widzicie. A ja po prostu nie mam czasu za dużo. A więc dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, łapkujcie, subskrybujcie i zapraszam do poprzedniego odcinka. Cześć!